Dzień dobry, słuchajcie, właśnie do mnie przyjechał teraz zbiorniczek paliwowy, zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo. Siemanko, jak tam, w porządeczku? Cześć, Adrian. Marek. Słuchaj, byśmy wpakowali ten zbiorniczek, jak masz tam przyczepkę. Dobra, to ty musisz ten, czekaj, wykręć, czy tym autem ci odjechać? Chyba wejdziemy. Ja ci odjadę tym autem, będzie ci lepiej, wiesz? Dam go tam przy krawężnik. Już pomożemy chłopowi, żeby elegancko mógł jechać. Dobra, będziemy go teraz rzucać, no i działać. Dobra, już jest, trochę go trzeba ładnie ustawić. No i dobra, mniej więcej, czy prezes tłumaczył. No tak, no wiadomo. Tu mamy kluczyk, tak? Klucze, tak. Klucze są po 3 sztuki. Aha. Od w lewo, od wazu, od góry. Rozumiem. Mamy 8 od zamykania szafy, Także kluczy raczej nie braknie. A, 8? Zasilanie. Rozumiem. Główny włącznik, wyłącznik pompy. Okej. Okay. O, pistolet odbija, wiadomo, tu mamy przepełnieniówkę. Aha. Wskaźnik paliwa. Aha. Montujemy sobie w domu pod zasilanie, normalnie pod gniazdko. O proszę. Do 300 metrów ma zasięg i pokazuje w kreskach, tak jak tu jest pokazane, mniej więcej stan paliwa w zbiorniku. I to w domu będę widział, tak? Tak. Kreska. Dajesz? No i co, filtr? Filtr paliwa, no filtr dokładnie. Paliwa, no to z... Co jakiś czas trzeba wymienić filtr paliwa? No w zależności ile jest zużycia, nie? Mhm. Ale tak myślę, że no, na 30 tysięcy litrów to spokojnie. 30 tysięcy litrów spokojnie, no. Wytrzyma, aha. No to spoko, widzisz. No to dobra, to wszystko wiemy. A resztę będziemy ten, w praktyce działać, tak. Nie? Tu jest wyżłobienie na przewód od zasilania. Można... A, żeby wypuścić tak, go. Tak. Jeszcze wam pokażę, jak tutaj wygląda i zobaczcie. Tu mamy takie coś, czyli nie ma tak, myślałem, że od razu to jest taki wlew, tylko dopiero to odkręcamy i tutaj wlewamy paliwsko. No i następnie cyken, myken, pyken, to zamykamy, zaraz przyjedzie kolega, to nie, specjalnie mu otworzyłem. O, proszę bardzo, jest zamknięty włas, kłódka jak coś też tu jest, no, tak to nieco się prezentuje. Pitbull! Pitbull! A co ty się taki agresywny jesteś? Że groźne psisko się trafiło. Gitara jest. Dobra. Tutaj się ustaw na środku. Nówka sztuka, Volvo. Dobra będzie. O, co stanie, tyle to szybko przeleje. To 2,5 tysiąca litrów to momentalnie przecież można powiedzieć. Przeora. I tam też. To jest pewnie tam przecież ten koleczek, odkręciłem, no nie? No to może stać to wiesz i ty. 2,5 tysiąca, dokładnie. Ile masz metrów tego węża? 40. 40 metrów masz? O kurczę, to ładnie. 40-metrowy wąż, czyli wszędzie dojdzie. Przelanie, tak? Tak, pierwsze lanie będzie, no. Za litrów. Zobaczcie, litryki sobie elegancko idą. Zara będzie. Stówka moment. 5 minut. Do końca 5 minut kolania. 2,5 tysiąca litrów. 1300 litrów. Szybko idzie. I po robocie. Paliwo zatankowane. Przewód się automatycznie zwija jak coś, widzicie. Tutaj no robisz się! Roczny, no witaj, roczny. No i dobra, po dostawie paliwa teraz sobie kierowca wykręci na spokojnie, da radę, przejedzie. Zmieści się na spokojnie, zmieści solóweczką, wszędzie wjedzie. No i po robocie. No i tak, jaka jest ta cena hurtowa paliwa? Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych tajemnic. Wystarczy, że wejdziecie sobie już w ogóle na stronę. Hurtowa cena paliwa na www.orlen.pl. I tu, moi drodzy, nie ma co tutaj widzicie, co tam jakichś przebłysków robić. Tylko sprawa jest taka, że tu mamy te paliwo
B0, czyli te lepsze bez chyba dodatku bio, z tego co wiem. Nawet ten gościu tutaj nakopiał, że to jest lepsze paliwo, no wiadomo, jest droższe, nawet w cenie hurtowej jakieś 20 może być groszy, ale summa summarum wyjdzie nam na to dużo lepiej. Dlatego lepiej zainwestować lepsze paliwo, bo auto też mniej pali. Ja pamiętam, jakieś dawniej jeździłem takim starszym Mercedesem 2010 roku, dostałem go też jako nowego i to był MP3 i słuchajcie, jak jeździłem to MP3 i tankowałem się na stacji, to spalał mi z litr półtora więcej niż później ten szef, u którego jeździłem. On właśnie miał takie zbiorniki, bo jak to powstało, to on zaraz zaczął z nimi współpracować, można powiedzieć. I brał właśnie od nich paliwo i brał bez dodatku bio. I widziałem po spalaniu, że nawet litr półtora było mniejsze spalanie niż tankowałem to na stacji, gdzie było tam litr półtora, to już miałem większe to spalanie. I to było naprawdę zauważalne i nawet Mercedesik miał jakby ciut większą moc, no dlatego widzicie, no nie? Warto chyba w te lepsze paliwo zainwestować, bo summa summarum przyniesie nam dużo lepsze korzyści. No i tak to wygląda. Mamy 2,5 tysiąca litrów zalane. To jest tylko transport! To jest tylko transport. No trzeba mieć na start jakąś tą gotóweczkę, żeby się nie martwić, tak samo jak ja gotóweczkę uzbierałem odpowiednią i teraz zobaczcie, mogę sobie kupić zbiornik paliwa, zbiornik mogę sobie raczej w ten zbiornik wynajmuję, wziąłem sobie w dzierżawę, biorę sobie paliwo, nie martwię się, no bo teraz za niedługo z tego co słyszałem, tak rynek przewiduje, że mogą być problemy z paliwem, z dostępnością i to paliwo teraz będzie rosło do góry. No, ciut oczywiście jeden dzień może ciut stanie na stacji, zaraz pójdę dwa dni, pójdzie do góry, później znowu lepko stanieje i znowu pójdzie do góry. Straszny rynek jest taki, że się wachluje, nie wiadomo czy stanieje, czy zdrożeje. Mówią jedno, może być drugie, albo może być drugie, a będzie to jedno, no nie? Ciężko to wszystko zweryfikować, dlatego co? Kto nie ryzykuje, moi drodzy, nie pije szampana, taka jest właśnie prawda. Ja tam idę i chcę wam właśnie pokazać, tak? Jak to kombinuję, jak sobie myślę, tak? No, jest zbiornik, mamy paliwo z Petroenergii i działamy sobie, kombinujemy. Jeszcze muszę sobie podjechać po AdBlue. Dokładnie, po AdBlue będę chciał sobie podjechać, żeby mieć taki zbiornik też u siebie. To muszę wykombinować, jeszcze nie wiem gdzie, co, jak. Wstępnie tam rozmawiałem z jednym gościem, to on ma coś takiego, może tutaj mi przywieźć. Ktoś mi mówi, a bo zły czas. Z tego co słyszałem, to zawsze był ten czas. Ja pamiętam, że zawsze był ten zły czas. Jak pamiętam, że kiedyś dawniej planowałem tak samo, że miałem w głowie, że chcę otworzyć firmę, chcę zrobić to, tamto, to był ten sam tekst. Odpuść sobie, teraz nie ma czasu, jest zły czas, ale tak człowiek sobie odpuszczał, słuchał, nie jednego, drugiego, no dobra, odpuściłem sobie, lata lecą, no i słyszę znowu po raz kolejny, nie, transport jest lipa, nie w tych czasach, musisz poczekać, jak będzie, to wszystko się poprawi. No, ale tu widzę, że na przykład jeden się rozwija, drugi się rozwija, trzeci bankrutuje, czwarty, kurde, już jest na upadłości, piąty się rozwija, szósty się rozwija. I od czego to zależy? Mi się wydaje, że w tym transporcie trzeba mieć troszeczkę główkę i dobrze kombinować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I przede wszystkim też trzeba mieć odpowiednią gotówkę, jak w ten transport wchodzimy, bo najgorzej jest to, jak ludzie biorą kredyty. Od razu, a jest kierowcą, jeździ sobie, ma może 20 tysięcy odłożone, a pierdzielę sobie 200 tysięcy kredytu, czy 150 tysięcy kredytu i auto w leasing, to wszystko w leasing i tak dalej i niech firma działa. I to później się budzi z ręką w nocniku, że a tu kredyt, tu leasing, tu to, tu tamto i kurde brakuje pieniędzy. Dlatego moim zdaniem, jakbyście planowali firmę tworzyć, to chociaż te 100 tysięcy musicie mieć na tym koncie. Swojej gotówki 100 tysięcy, minimum. Na tym koncie mieć i dopiero możecie sobie zacząć w takie coś się bawić. Bo na przykład jak nie macie te 100 tysięcy, pracujcie, odkładajcie, dorabiajcie i wtedy jak będziecie mieć te 100 tysięcy minimum, to już możecie coś zacząć myśleć, główkować na temat transportu, tak? Bo mówię, kurczę Beluś, no jak ktoś ma 20 tysięcy, chce działać, no, brać teraz kredyt, oprocentowanie wysokie, to można się zamoczyć. I właśnie dużo osób, gdzie się zamoczyło, no to właśnie brało w większości kredyty. Jakby mieli swoją gotówkę odpowiednią, to by się nie zamoczyli. Teraz właśnie widziałem się z takim gościem, na weselu go to pozdrawiam. Słuchajcie, otworzył firmę transportową w marcu tego roku. Jak właśnie to wszystko wybuchło, no nie? To cała, wiecie o co chodzi? I do niego mówię, no to wybrać najgorszy czas, no nie? A on mówi, no słuchaj Adrian, no powiedziałem, a no to musiałem, no to już musi być B. I pociągnął. I w tym momencie, do dzisiaj, z nim rozmawiałem, ma cztery ciężarówki. Ma cztery ciężarówki, rok, tam mówi mi 17 rok, 16 rok. Tych ciężarówek ma 19 rok i chyba nie wiem, i 19 czy tam 18, jakoś tak, no nie, takie roczniki ma. Czyli w miarę świeże też auta, nie są takie wcale stare. I ma już cztery samochody, rozumiecie to? A mamy dopiero wrzesień. Tak szybko się rozwinął. I w tych ciężkich czasach, rozumiecie to? I w tych ciężkich czasach już ma cztery samochody. No, ogólnie tam pozdrawiam cię koleżko, bo to mi ogląda, też mówiła się z nim, rozmawiałem na tym weselu. I od marca, mam marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
pół roku ma 4 samochody. Jak ja powiedziałem, że do końca, że do wakacji przyszłego roku planuję mieć do końca wakacji najpóźniej mieć 3 samochody, to już mnie zaczęli tam niektórzy: co ty, nie dasz rady, co ty, 3 auta, co ty, gdzie kierowcy znajdziesz, gdzie to, gdzie tamto, zapomnij. I kolejne planuję kupować, kolejne, w tym roku będzie miał może jeszcze jedno albo jeszcze ze 2 samochody, widzicie, no, po prostu no, trzeba mieć łeb na karku, trzeba też wcześniej pracować. Tak on na przykład mówi: Adrian, no, zbierałem odpowiednią gotówkę, zapisałem firmę. To samo jak ja, pracowałem, tyrałem, niektórzy mnie tam cisnęli, a bo ty tak ciężko tyrasz, ale zapracowałem na odpowiednią gotówkę, sobie odłożyłem i teraz mogę inwestować ze spokojną głową, no nie? I tego, moi drodzy, wam również życzę, żebyście pracowali, odkładali, z głową sobie żyli. Oczywiście nie, że chleb z dżemem i tyle, nie, inwestować dalej w siebie, rozwijać się i tak dalej. Dzięki temu będziecie mieć jeszcze większe korzyści finansowe. Dlatego widzicie, pomalutku, pozytywnie idziemy do przodu. I tak jeszcze muszę przypomnieć, że w ten weekend o godzinie 19 będzie mój webinar, w którym będę osobiście brał udział. Jak coś, to zapraszam, linki są w opisie, a temat jest: jak zgubić tusz z brzucha. Jak coś zapraszam, bo będzie ciekawa nagroda do wygrania, czyli darmowe prowadzenie z mojego projektu ATP Metamorfoza. Czyli wiecie, nie ma miękkiej gry, a warto w siebie naprawdę inwestować. A i co jeszcze najważniejsze, tego zapomniałem powiedzieć, bo tu kilka osób oglądając wcześniejszy film, gdzie o tych zbiornikach, paliwie, bardzo mnie to cieszy ogólnie, że taki materiał mi się spodobał. Nawet byłem w szoku, że aż tyle osób było właśnie zainteresowane takim tematem. Myślałem, że tylko bardziej to, kto ma firmę, albo planuje tworzyć firmę, a tu jednak ten materiał zrobił robotę, bardzo mnie to cieszy. I słuchajcie, tam kilka właśnie już przewoźników zadzwoniło do Petroenergii i się powiedz na ten materiał. Obejrzeli ten materiał i tak dalej, no i prezes powiedział: no tak, obejrzeli ten materiał, nie słyszał Adriana, też go ogląda, no to dobra, w takim razie dam ci 200 zł rabatu chyba na zbiornik, z tego co tam, nie pamiętam na co, chyba na zbiornik 200 zł rabatu, czyli ktoś by był zainteresowany, to spokojnie możecie dzwonić i powołać się na mnie. Albo ja jestem z filmiku Adrian Tracker Packer, albo ja jestem od Adriana Trackera Packera. No i automatycznie za taki zbiornik macie 200 zł taniej. No, czyli tak po prostu to z automatu poszło. Wcześniej nie było takiego planu, no ale jak ktoś się powołał, no to brzmi taniej, bo ja Adriana subskrybuję, oglądam i tak dalej, no to dobra, to ci zrobię taniej. No, dlatego powtórzę też raz, ty był zainteresowany, no to automatycznie miał 200 zł taniej za taki oto zbiornik, tak? I tu nawet jak rozmawiałem z tym panem, co mi paliwo przywiózł, no to powiedział właśnie też: dużo rolników bierze takie zbiorniki, sobie tam poszedł do traktorów i tak dalej, działają, tak? Jeśli taki film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale.